Egzema, znana również jako wyprysk, to stan zapalny skóry, który może być spowodowany różnymi czynnikami. Najczęściej jest to alergia, ale może być również wynikiem kontaktu z grzybami, mikrobami lub łojotokiem. Egzema nie jest zaraźliwa, więc nie można się nią zarazić od innej osoby. Objawy egzemy mogą być różne, ale najczęściej obejmują zaczerwienienie, świąt, suchość, pękanie i łuszczenie się skóry. W niektórych przypadkach mogą pojawić się również pęcherzyki, grudki i zmiany ropne. Egzema może występować na różnych częściach ciała, ale najczęściej pojawia się na dłoniach, twarzy i palcach. Przyczyny egzemy są złożone i nie zawsze są dobrze poznane. W rozwoju choroby uczestniczą zarówno czynniki genetyczne, jak i immunologiczne oraz środowiskowe. Osoby z egzemą często mają wrodzoną skłonność do alergii i nadmiernie suchą skórę, która nie stanowi wystarczającej bariery przed wnikaniem drażniących substancji ze środowiska. Leczenie egzemy zależy od jej przyczyny i nasilenia objawów. W niektórych przypadkach wystarczająca może być odpowiednia pielęgnacja skóry, np. stosowanie łagodnych środków myjących i nawilżających kremów. W innych przypadkach konieczne może być leczenie farmakologiczne, np. stosowanie maści lub kremów z kortykosteroidami. Egzema może być uciążliwą chorobą, która wpływa na komfort życia. Ważne jest, aby zgłosić się do lekarza, jeśli podejrzewasz u siebie egzemę, aby uzyskać odpowiednie leczenie i poradę dotyczącą pielęgnacji skóry. Treść tego nagrania nie jest zbiorem porad medycznych, lecz przeglądem informacji zawartych w materiałach źródłowych, których bibliografię znajdziesz w opisie do tego filmu. Jeśli nie masz pewności co do zawartych tutaj informacji, zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.